Cześć, w tym filmiku powiem Ci o prawidłowym oddechu, ćwiczeniach w kontekście zdrowia kręgosłupa, ochrony kręgosłupa. Przepona, która jest mięśniem oddechowym, jednocześnie jest mięśniem, który stabilizuje kręgosłup, dlatego że należy do systemu mięśni głębokich. W mojej praktyce spotykam się bardzo często ze złym sposobem oddychania, który nie generuje ochrony właściwej dla kręgosłupa. W tym nagraniu chciałabym pokazać dwa ćwiczenia, które kształtują ten prawidłowy oddech i stabilizację kręgosłupa. Stań prosto przy ścianie, stopy, miednica, ramiona, przy ścianie głowa w przedłużeniu tułowia. Chodzi o prawidłową pozycję neutralną. Można tego nie robić przy ścianie, jeśli już się prawidłowo odnajdujemy. Broda lekko cofnięta, czubek głowy wyciągnięty w górę. Wyobraź sobie, że chcesz być troszkę wyższy. Wzrok zwrócony prosto przed Ciebie. Jeśli patrzysz w ziemię, znaczy, że za bardzo pochylasz głowę. Jeśli w sufit, znaczy, że głowa jest za bardzo odchylona do tyłu. Ustaw prosto, lekko cofnij podbródek, wyciągnij w górę. Ułóż ręce na talii. Przyciśnij troszkę mocniej palce do talii i napnij mięśnie brzucha. I teraz spróbuj oddychać, napierając mięśniami brzucha na palce, a palcami na mięśnie brzucha. Staram się oddychać tutaj, nabierając powietrza w klatkę i w brzuch. Wdech nosem, wydech ustami. I na wdechu, i na wydechu mocno napieramy mięśniami na palce, a palcami na mięśnia. Powinnaś czuć takie napięcie tutaj tych mięśni dookoła talii. Staramy się nie napinać ramion, nie unosić ich do góry. Rozluźniamy. To jest nic innego jak uaktywnianie pasa siły, czyli wszystkich mięśni dookoła talii, od mięśni głębokich do zewnętrznych, czyli cały system tutaj mięśniowy, który stabilizuje nam kręgosłup. I jeszcze raz, obejmij się w talii, napieramy mięśniami palcami na talię, a mięśniami brzucha na palce i oddychamy, nabierając powietrza w klatkę i w brzuch, mocno odpychamy palce. I na wdechu, i na wydechu nie powinien spadać tonus napięciowy mięśni. Na początku nie jest to takie proste ćwiczenie, jeśli ten wzorzec mamy zaburzony, ale z czasem on się nam coraz staje się łatwiejszy do wyzwolenia. I rozluźniamy. Dobrze? I kładziemy się na brzuchu. Połóż czoło na rękach. I teraz napnij mięśnie brzucha, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. I w trakcie oddychania staraj się napierać powłokami brzucha i klatką na matę, jakbyś chciała odepchnąć nimi od maty. I na wdechu, i na wydechu utrzymaj napięcie. Wdech nosem, wydech ustami. Rozluźnij chwilkę. W trakcie ćwiczenia staraj się nie napinać mięśni ramion. Jeszcze raz napnij mięśnie brzucha i oddychaj, napierając mięśniami, odpychając się mięśniami od maty, klatką i brzuchem. W ten sposób uruchamiasz właściwy tor oddechowy. I rozluźnij. Te ćwiczenia uczą nasze mięśnie zaangażowania w trakcie ruchu
dwojakiego w kierunku ochrony kręgosłupa i funkcji oddechowych. To jest bardzo ważne ćwiczenie, które znacząco wpływa na ochronę kręgosłupa. Rób te ćwiczenia codziennie. Zachęcam, aby robić je zawsze przy okazji Twoich treningów codziennych, tak żeby opanować je w wystarczający sposób. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.